Witam, witam. Teraz pokażę moje ozdobne gołębie. Tak samo dawno się nie widzieliśmy, więc na szybkiego. Mamy nową parkę roztockich. Tak naprawdę mamy dwie parki białych. No i teraz zakupione zostało 7 parek. Będą białe, żółte, czerwone i czarne. Solidne. To były akurat, no to nie te, bo tamte są w kwarantannie. Importowane z Ukrainy. Znajomy bardzo fajne ptaszki miał, więc zabraliśmy wszystko, połowę zostawiłem, połowę dałem dla następnego kolegi. No i ptaszki się kąpią dzisiaj, wejdziemy do gołębnika, młodych już jest sporo. Też mi znajomy zadzwonił wcześniej, powiedział: słuchaj, ja muszę gołębie zlikwidować, nikomu nie chcę dawać, tylko tobie. Więc musiałem zgarnąć, chyba tam było 12 parek, nawet nie wiem, 12 parek czy coś, 6 parek sobie zostawiłem, więc niestety tutaj ten przedział jest tak samo zajęty i mamy parę młodych tam. A tak to by wszystkie młode tu były, tutaj miseczkę młodych tak samo już mamy, młodziaki po podwodze wszędzie chodzą. Też muszę korytka pomyć, to dałem im tak jak na razie taki obsypowy ten karmik. Więc to tak, młodych mamy pełno, a te Budapeszty najlepiej mi się jak na razie prowadzą, już pierwsza runda była sprzedana, już poszła, bo też zamówił sobie znajomy trzy rundy, więc wszystko było do niego wysyłane. Tutaj też śmieszny taki kolorowy, z czerwonym, bialutki. Ale widać, że będzie koronka na bialutkim, więc fajnie. Tutaj młodyk mi się więcej wwaliło. To nie powinno tu być. Też ten dziwny kolor wyszedł, bo samica jest żółta, samiec jest na czarnym boku, wyszedł czerwony i bialutki po nich. Tutaj malutkie. Tutaj już te się na następne jajka już będą brały. Roztockie znowu mi z jajek zeszły. Dzisiaj zauważyłem, że nic nie siedzą. Miały też wcześniej jedno jajko. Tym już przełożyłem, bo parkę roztockich tutaj będę miał na sprzedanie. Czarno-biały samiec, czerwono-biała samiczka. Tutaj też samica na żółtym ogonie. Ale młody mi wyszedł taki bardziej łaciaty i to wygląda na ciemny kolor, że będzie miał czarny czy coś. Samiec jest na siwym ogonie, więc zobaczymy, jak młode wyjdą. Tutaj też nieszczęśliwa para. Dwa razy jajeczka, dwa razy pusta. Tutaj ładne mi młode dały. Tutaj wreszcie i nareszcie, czwartym razem. Jedno jajko jest dobre. O, tu bialutki samiec. Też dziwne, bo jeden młody wyszedł, trochę na ogonie ma, a samica była po żółtych. Tylko że ona wyszła cała biała i ona była boczata. O, tutaj też siedzą na roztockich, bo tak samo dwa razy miał jajka, dwa razy nic się z tego nie wyszło. Budapesztka nasza, już trzeci, siódmy na drugich. Nie, bo to kartka była wymieniona. To młode teraz zeszły. O, tu trzecie jajko zniosła. Trzecie jajko. Dobra, to będzie trzeba zapisać. Tu trzeci, piętnasty. Trzecia runda już zniosła. Jeszcze z drugiej rundy tutaj małe. Teraz niech posiedzą w gnieździe. I później tak samo rzucimy. Tu Budapeszty jeszcze się zwlekają. Piękny start miały, ale coś, jajek nie ma. Tu te pławiczki moje. Dwa młodzaki. Ten wygląda, że nawet też czarno-białe będzie. To tak samo do Żyda pójdzie, jak to się mówi. Ja dla siebie dużo gołębi nie zostawiam, więc mi tam nie zależy. Ja to lubię młody ciągnąć. To jest najfajniejsze. W końcu na całym czarnym wyjdzie. Mam nadzieję, że samica będzie. To by było fajne. No bo Budapeszty sobie wróciły. No. I to dużo się. A tutaj też młodziak jest. No też będzie na ogonku. Ale mi ładnego dały tak samo jednego.
O, tutaj jagłonie, pareczka usiadła obok siebie. Te to są naprawdę ładne, duże gołąbki. Tu Budapeszka też siedzi. Tutaj czarna samica. Też dziwne kolory młodziaków powychodziły. Ale te ustanie na boku będą miały najfajniejsze. Czerwone boczka, trochę na głowie, ale ten nie przeszkadza. Teraz się wytrzyma i może się dopływa czysty. No tutaj uważaj. Tutaj przejdziemy. Też parka na bokach, co wszystkie właśnie te szare na ogonach. Co to właśnie jest o po tej parze. Ona ma tylko 5 lat, strasznie wygląda. Ona bardzo ładnie wygląda, milutko mordkę ma, on to bardzo zestarzało. Tutaj też mamy trochę po tym żółtym i czarnym, choć mu trochę takie czerwone wchodzi w boki, dlatego to też by wyjaśniło, bo tutaj jest jego samica, ona jest taka niebieskawa jakby, taki ciemny niebieski. Tutaj piękny gryzel. O, to naprawdę jest wielki samczyk. To jest tak samo jego córka, wielka samica. Młode się dopiero wykluły. Też miały tylko jedno dobre jajko i te miały tylko jedno dobre jajko. Ale później samica zeszła. Więc ten, patrzę, jajko zimne. Mówię, no to już nic z niego nie będzie. Podsadziłem ją pod te. A tu patrz, to niespodzianka. Jednak się wykluł. Więc fajnie, zobaczymy, jaki kolorek wyjdzie tym razem, bo one i niebieskie dają, i właśnie takie siwe, szare, czerwone, więc no kilka kolorów z nich będzie. Tak samo pokażę tutaj parę młodych, co mam u tych, u pocztowych. Tam jest samczyk, on jest czerwono-biały, jest samica czerwono-biała i on dał mojemu znajomemu czerwony ogon dwa razy, więc rozparowałem je, dałem je samca na czerwony, samca na samicę z szarym ogonem, a samicę dałem na samca z czarnym ogonem, więc zobaczymy, czy coś z tego właśnie wyjdzie. Tutaj o młodziaczki odsadzone, tutaj fajne, to też te niedługo też pójdą już. Tutaj właśnie mamy jedną parkę. Samica sobie siedzi na jajeczkach. Ta druga w ogóle nieszczęśliwe gołębie strasznie. No i tutaj mówię, co ten czerwony z samicą na siwym ogonie. Więc zobaczymy. Zobaczymy właśnie w ogóle, jakie młode będą wychodzić, czy będą łaciate. O, i dżadyga jest. O matko, to jest gołąb. Super po nim lecę, ale to rozwala wszystko, wszystko, dosłownie wszystko i wszystkich. No. Więc to na tyle. Niestety muszę uciekać. Sorry, że tak długo mnie nie było, ale to wiadomo, praca, rodzina, dom i tak dalej, i tak dalej. Ciężko to wszystko pogodzić. No, więc do usłyszenia, panie i panowie. Będziemy w kontakcie. Mam nadzieję, że będę więcej trochę nagrywał teraz. Mam nadzieję, że się uda. Więc do usłyszenia.